Witajcie w Polsce.pl. Wracamy do Państwa i wracamy do tematu związanego z aferą reprywatyzacyjną. Ja mam przed sobą Fakt, Gazetę Codzienną, dziurę w ustawie Jakiego, temat, o którym Państwa informowałem już podczas przeglądu prasy, a teraz na temat tego artykułu porozmawiam z moim Państwa gościem, którym jest Paweł Rabiej, Nowoczesna, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Dzień dobry, panie ministrze. No właśnie, Fakt, Gazeta Codzienna donosi o dość niepokojących informacjach, przede wszystkim dla lokatorów tych kamienic, które teoretycznie, właśnie teoretycznie, Komisja Weryfikacyjna zwraca w zarząd miastu stołecznemu Warszawie. Bardzo łatwo ogłosić sukces w świetle kamer, o wiele trudniej przekuć go w praktyczny triumf. Mieszkańcy warszawskich kamienic zreprywatyzowanych z naruszeniem prawa wielokrotnie słyszeli, że nieruchomości wracają do miasta i od tej pory nie grożą im żadni czyściciele kamienic. Niestety miastu nie udało się przejąć zarządu nad żadną z odzyskanych nieruchomości, a wszystko przez dziurę w ustawie przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Gmina w terminie 7 dni przejmuje od dotychczasowego zarządcy czynności związane z zarządzaniem i wyznacza nowego zarządcę. Czytamy w ustawie: proste, proste. Tyle tylko, że poprzedni zarządca musi się na to zgodzić, a do tej pory żaden z beneficjentów dzikiej reprywatyzacji nie wyraził ochoty na taki scenariusz. To jest bardziej pytanie, czy my mamy do czynienia rzeczywiście z luką ustawową, czyli pewnym niedoprecyzowaniem w ustawie, czy raczej mamy do czynienia z pewnym oporem beneficjentów poprzednich decyzji reprywatyzacyjnych, którzy oczywiście nie chcą oddać ich w zarządzanie miastu, nie chcą wykonać decyzji komisji. Jakiegoś czasu, czy dopiero tutaj za sprawą tego artykułu w Fakcie, Gazecie Codziennej ten problem jakby jest panu ministrowi przedstawiany? Ten temat pojawiał się dlatego, że miasto zapytywało, ratusz zapytywał komisję weryfikacyjną i chciał bardziej szczegółowych instrukcji dotyczących tego, jak ma wchodzić w zarządzanie nieruchomościami po decyzjach komisji weryfikacyjnej, bo pamiętajmy, że komisja to też jest nowe ciało. Komisja powstała jako nowy instrument wśród instrumentów polskiego prawa, jako nowa instytucja. Została napisana do niej nowa ustawa, to jest nowy twór. W związku z powyższym, zresztą ustawa o komisji była już raz nowelizowana właśnie po to, żeby różnego rodzaju luki zamknąć, bo jeżeli tworzy się nową instytucję, no to siłą rzeczy po jakimś czasie widać, co trzeba poprawić. Ale komisja wydawała i wydaje decyzje zwrotowe, które powodują, że decyzja reprywatyzacyjna staje się nieważna. W naszej interpretacji, rozmawialiśmy tak o tym na komisji podczas naszych posiedzeń, już sama taka decyzja komisji z rygorem natychmiastowej wykonalności jest podstawą do tego, żeby miasto wchodziło w rolę zarządcy. Ratusz rzeczywiście sygnalizował nam, że ma z tym problemy, że ma kłopoty, dlatego że beneficjenci tacy jak grupy kapitałowe, czy też osoby, które zarządzają tymi nieruchomościami, po prostu nie chcą oddać dokumentów, nie chcą oddać kluczy, nie chcą wpuścić ich tam. I pytanie, co praktycznie robić w takiej sytuacji? Nasza interpretacja jako komisji jest taka, że miasto powinno, że ratusz powinien korzystać z tego uprawnienia i przejmować przy pomocy swoich narzędzi te nieruchomości, to znaczy wchodzić tam, żądać dokumentów. Natomiast sądzę, że tutaj jest pewien problem polegający na tym oporze właśnie ze strony beneficjentów reprywatyzacji. Ale tutaj inne pytanie, panie ministrze. Czy rzeczywiście tak jest, jak to zostaje przedstawione w tym artykule, że to beneficjent, który jest dotychczasowym zarządcą tej nieruchomości przekazywanej przez Komisję Weryfikacyjną miastu, musi wyrazić zgodę na to, żeby te kamienice przekazać w zarząd miastu? Czy taka zgoda musi być, żeby wtedy prawnie mogło to wszystko funkcjonować? W naszej interpretacji, tak jak rozmawialiśmy na tym, już sama decyzja Komisji Weryfikacyjnej jest podstawą do przejęcia zarządu nieruchomości i miasto powinno to zrobić. Pytanie, czy ma narzędzie, bo rzeczywiście do tej pory mówiliśmy tak, no jesteśmy zaniepokojeni jako komisja, że wydajemy jakąś decyzję, a ratusz tej decyzji nie wykonuje. Ratusz nam sygnalizował, że rzeczywiście są problemy z beneficjentami. Być może to jest kwestia prokuratury albo powiadomienia prokuratury, że beneficjenci nie chcą tych kamienic zwracać, a być może rzeczywiście jest kwestia właściwej interpretacji prawnej. Na pewno się będziemy tym zajmowali za chwilę, bo ten temat rzeczywiście niepokoi lokatorów. Intencją komisji jest to, że jeżeli jest już ta decyzja unieważniająca decyzję reprywatyzacyjną, to natychmiast od tej decyzji powinny wrócić stare czynsze, tak żeby ci ludzie nie płacili tych podwyższonych czynszy, które wprowadzali beneficjenci reprywatyzacji. Także natychmiast się nad tym pochylimy, trzeba zobaczyć po prostu, na czym polega problem. Być może jest rzeczywiście tak, że ratusz nie ma dostatecznych narzędzi, żeby przejąć dokumentację, przejąć władanie
nieruchomością, chociaż ja sobie wyobrażam, że przy takiej determinacji i tak bym się zachował pewnie jako wiceprezydent Warszawy, czy też osoba odpowiedzialna za ten obszar, to po prostu wkraczałbym tam ze strażą miejską z wydrukowaną decyzją komisji weryfikacyjnej, dlatego że komisja po to została powołana i taka jest intencja ustawodawcy, żeby przeciąć podwyżki czynszów i zahamować negatywne skutki błędnych decyzji reprywatyzacyjnych. Trzymamy kciuki za tym, że zostanie to wyjaśnione już do końca i nie będzie też pola do jakiejś takiej indywidualnej interpretacji, szczególnie po stronie beneficjentów. No, luki prawne się zdarzają. Tak jak powiedziałem, komisja jest tworem nowym na gruncie polskiego prawa, kontrowersyjnym zresztą, no bo nikt nie jest szczęśliwy, jak dostał pozytywną decyzję reprywatyzacyjną, bo ją wyłudził, a teraz komisja to uchyla, więc ja rozumiem nastawienie drugiej strony, tam będzie zaciekły opór. Natomiast stojąc na gruncie i litery, i ducha tej ustawy, to jest jasne. Beneficjenci powinni tych błędnych decyzji powinni natychmiast zwrócić miastu władanie nieruchomością, czyli wydać klucze, dokumenty. Ale nowe nie są dla polskiej polityki, nie jest nowa dla polskiej polityki walka o urząd prezydenta stolicy. Taka walka trwa między Patrykiem Jakim, Rafałem Trzaskowskim. No i tutaj pan, panie ministrze, po stronie Rafała Trzaskowskiego cały czas stoi. Zacznijmy od Patryka Jakiego, który przygotował i przedstawił część swojego planu mieszkaniowego dla Warszawy. Dzisiaj ma być kolejna część przedstawiona. Dowiedzieliśmy się z tej konferencji między innymi, że dzisiaj Warszawa oddaje około 280 mieszkań rocznie, natomiast Patryk Jaki zapowiada, że będzie budował w stolicy 5 razy więcej mieszkań rocznie niż buduje Platforma Obywatelska i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Czy taki postulat zdaniem pana ministra jest możliwy do zrealizowania, przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestie finansowe? No, ja przede wszystkim ubolewam, że pan minister Jaki został wprowadzony w błąd, jeżeli chodzi o te liczby. To są liczby nieprawdziwe. W tej chwili w Warszawie jest 72 tysiące mieszkań komunalnych, buduje się kilkanaście tysięcy obecnie, to jest kilka tysięcy rocznie, więc te liczby są zupełnie inne. Warto byłoby, zanim się przedstawi propozycje programowe, wniknąć w temat i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. To po pierwsze. Po drugie jest tak, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o propozycje lokalowe, to Warszawa to jest jeden z najważniejszych tematów w ogóle w Warszawie. Jest zawsze, jeżeli się i mówią to radni Warszawy, mówią to osoby, które zarządzają tym obszarem w mieście, że zawsze po wyborach, ale nie tylko, bo to jest kwestia bez przerwy, kolejki osób, które chcą podwyższenia czy przyznania mieszkania komunalnego, czy też mieszkania socjalnego, są bardzo długie i rzeczywiście to oczekiwanie jest długie. Jest oczekiwanie też młodych osób, które chciałyby w Warszawie zacząć swoją karierę. Tylko na to wszystko jest już przygotowany plan dotyczący właśnie budownictwa mieszkaniowego w Warszawie. Warszawa ma strategię Warszawa 2030 zaakceptowaną po dialogu z mieszkańcami i tam te rozwiązania są. Także pan minister trochę tak nie przedstawił rozwiązań, które, że tak powiem, nadążają za rzeczywistością niestety. A czy swoje rozwiązania przedstawia Rafał Trzaskowski, kandydat Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta stolicy? No myśmy to jasno przedstawili, bo tak, jeżeli zidentyfikujemy problemy w następujący sposób. Mamy w Warszawie problemy własnościowe, widzimy to po reprywatyzacji. No to zajmijmy się ustawą reprywatyzacyjną. Można sobie obiecywać mieszkania w Warszawie, ale dopóki pan premier Morawiecki, który blokuje, bo no, tak o tym słyszałem, wprowadzenie ustawy reprywatyzacyjnej, to nie będziemy mieli w Warszawie żadnych mieszkań takich czy innych, dlatego że po prostu mamy nieuregulowaną sytuację własnościową. Wystarczy pojechać na Pragę, zobaczyć, ile tam niszczeje kamienic, bo są albo roszczenia, albo jest nieuregulowana kwestia. I tym się zajmiemy w pierwszej kolejności. Druga kwestia to są rzeczywiście mieszkania komunalne. Ja mam spore wątpliwości, czy wykup z bonifikatą jest sensowny i możliwy, bo trzeba byłoby zweryfikować, czy te osoby, które teraz zajmują mieszkania komunalne, mają do tego prawo, czy nie nadużywają sytuacji. To trzeba weryfikować. Ja sam znam sporo osób, które ciągle mają mieszkania komunalne, mają dochody, które powodują, że... Ale taki system weryfikacji też na pewno będzie wprowadzony, jest zapowiadany. Dobrze by było. Potem jest kwestia mieszkań dla osób młodych. To jest tak, że rzeczywiście, jeżeli się w Warszawie zaczyna praca, do Warszawy przybywa wiele osób, to jest problemem, jeżeli się zarabia 2,5 tysiąca złotych na rękę, dajmy na to, a to jest całkiem niezła pensja początkowa w Warszawie, no to wynajęcie mieszkania praktycznie jest niemożliwe, bo mniej więcej tyle kosztuje kawalerka na wolnym rynku. Więc my na to mamy odpowiedzi, zaprezentujemy je wtedy, kiedy przyjdzie czas, czyli wtedy, kiedy się zacznie właściwa kampania wyborcza, bo uważamy, że dzisiaj mówienie o tym, że coś się zrealizuje, jest no, jednak o tyle niewłaściwe, że to jest okres, w którym powinniśmy bardziej słuchać ludzi, wsłuchiwać się w ich potrzeby, rozmawiać z nimi, niż zasypywać ich propozycjami. No właśnie, ale ostatnio Rafał Trzaskowski słuchał nie mieszkańców Warszawy, a takiego podstawionego rozmówcy związanego z Platformą Obywatelską. Jak pan, panie ministrze, ocenia te
kolejną już wpadkę Rafała Trzaskowskiego. Ja tam nie widzę takich wpadek. Widzę to, że dużo ludzi przychodzi. Czyli tutaj wczoraj idzie pan minister razem ze Sławomirem Neumannem, który też nie dostrzega jakichś większych błędów w kampanii To, że przychodzą do spotkania na ławeczkę też działacze Platformy albo Nowoczesnej, to jest dla mnie absolutnie naturalne, tylko że ważne, żeby to rozmowa nie z nimi była priorytetowa, tylko z mieszkańcami. Ja brałem udział i w ławkach, spotkaniach na ławkach, które Rafał Trzaskowski prowadzi. No na ławce się mieści jedna, dwie góra osób, także nie oczekujmy, że tam będą tłumy, ale kolejka, która się zawsze ustawia do tych rozmów, jest rzeczywiście długa. Wczoraj znakomite spotkanie na Ursynowie, mnóstwo osób. Ja bym się tym na razie nie ekscytował, bo to jest tak jak ocenianie, ten mecz jeszcze się nie zaczął. To jest mówienie o prześciganie się na to, kto ma ile osób w salach, kto się spotyka, kto nie spotyka. No Patryk Jaki też się będzie spotykał z trudnymi pytaniami. Mam nadzieję, że będzie potrafił na nie odpowiadać. Wczoraj dał dowód tego, że ma kłopoty z odpowiedzią na takie trudne pytania, a ktoś, kto startuje w wyborach prezydenckich, zwłaszcza w takim mieście jak Warszawa, musi wziąć na siebie umiejętność odpowiedzi na każde trudne pytanie. On będzie miał tych pytań dużo, chociażby ze względu na sytuację w Opolu. Ale Rafał Trzaskowski dostarcza chociażby tematów do tego, aby te pytania, trudne pytania się pojawiały. Mówi pan minister, że mecz jeszcze się nie zaczął, ale ważne są też przygotowania przedmeczowe, a mamy wypowiedź chociażby Rafała Trzaskowskiego dotyczącą tego, że teraz jak rządzi PiS, to pieniądze w budżecie unijnym będą zamrożone. Natomiast jak Rafał Trzaskowski przejdzie do Warszawy jako prezydent stolicy, to te pieniądze popłyną z powrotem, zostaną z Unii odmrożone. I no, pytanie właśnie o to, czy rzeczywiście taki deal polityczny być może w jakichś kuluarach został omówiony, podpisany, czy i co to oznacza, jeżeli Rafał Trzaskowski coś takiego wypowiada w oficjalnym wywiadzie. To nie jest deal, to jest absolutna prawda. No wiemy w tej chwili i wiadomo, że jeżeli chodzi o finanse unijne, to generalnie one nie będą najlepsze, biorąc pod uwagę to, jak zachowuje się rząd PiS. A z drugiej strony doskonale wiemy, że jeżeli Rafał Trzaskowski wygra wybory w Warszawie, to jako prezydent Warszawy będzie robił absolutnie wszystko, żeby Warszawa była beneficjentem funduszy europejskich, które są potrzebne na rozwój. Musimy myśleć o rozwoju infrastruktury, ciągle wiele budować, bo Warszawa ciągle jest w budowie. A jeśli chodzi o trudne pytania, to jest tak, że jakoś na spotkaniach Rafała Trzaskowskiego takie trudne pytania ze strony osób, które przychodzą, nie padają, a padają wobec Patryka Jakiego i słusznie, dlatego że on ma jednak na swojej hipotece nie tylko dobre rozwiązania i pracę w komisji weryfikacyjnej, co ja osobiście szanuję i cenię, no ale także swoją historię polityczną, swoje wypowiedzi, które go bardzo mocno obciążają, więc ja się nie dziwię, że dużo osób dzisiaj to przypomina. Ale mówi pan minister o tym, że tutaj jest winą rządu Prawa i Sprawiedliwości to, że ten budżet przeznaczony z Unii Europejskiej, przeznaczony dla Polski będzie mniejszy, ale przecież ten budżet nie będzie mniejszy tylko i wyłącznie dla Polski, bo szereg innych unijnych państw jeszcze będzie ten budżet miało ograniczony. No, Niemcy chociażby również. Znaczy są tutaj dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście bardzo niepokojące jest to, że w Europie powstaje budżet strefy euro, bo to jest jednak trochę czarny sen dla Polski. Ja bym jednak na miejscu polskiej dyplomacji, polskiego rządu bardzo dużo energii skupił na tym, żeby nie stracić na tej sytuacji. To jest także strefa euro, w której no, są kraje też z dawnego, powiedziałbym, bloku wschodniego, z Europy Środkowo-Wschodniej, będzie się rozwijała przez sam ten fakt, że ma wprowadzone euro szybciej. To nie jest dobre, dlatego my w Nowoczesnej mówimy, że trzeba rozważyć przyjęcie euro ze wszystkimi plusami i minusami. Tych plusów jest więcej. A druga kwestia jest taka, że ja w ogóle teraz nie widzę takiej intensywnych zabiegów polskiej dyplomacji o to, żeby grać w tej pierwszej europejskiej lidze. Widać wyraźnie, że Francja i Niemcy będą nadawały dynamikę myśleniu o budżecie europejskim i tym, jak Europa się będzie zmieniała. Mówimy teraz o wspólnych siłach wojskowych. Ale panie ministrze, co oznacza grać w pierwszej europejskiej lidze? To oznacza, że iść za głosem Niemiec i Francji, podejmować takie decyzje, jakie chcą, abyśmy podejmowali właśnie Niemcy i Francja? Czy może mieć własne zdanie i starać się budować wewnętrzną, silną pozycję naszego państwa na arenie międzynarodowej? Nie, no, to po pierwsze znaczy siedzieć przy tym samym jednym stole, przy którym siedzą ci przywódcy. A ja nie widzę tam pana premiera Morawieckiego, żeby siedział przy panu prezydencie Macronie i przy Angeli Merkel i mówił, jaki jest nasz interes. Ten interes pewnie jest bardzo mocno ukryty, bo jest niewerbalizowany wobec polskich obywateli. Natomiast w tej chwili zabieganie o to, żeby fundusze unijne były dla Polski jak największe, to jest absolutny priorytet polskiego rozwoju, bo myśmy się rozwijali w ostatnich latach również dzięki funduszom unijnym. Pal diabli kwestie praworządności, chociaż ona jest oczywiście niezwykle ważna i myślę, że ona będzie utrudniała nam uzyskanie takiego efektu negocjacyjnego, jaki chcemy. Ale ja niestety, mówię to ze smutkiem, nie widzę przygotowanych negocjatorów, nie widzę strategii negocjacyjnej po stronie polskiego rządu. Widzę zajęcie teraz się bardzo mocno tematami wewnętrznymi, sporami wewnątrz obozu władzy, a dzisiaj na stole jest tak naprawdę budżet europejski.
jeżeli mówimy tutaj o tym haśle powstania z kolan, to ja naprawdę bym chciał, żeby ono zostało zrealizowane. Niech pan premier Morawiecki wstanie z czego tam, na czym tam klęczy, i po prostu realizuje jakiś interes, w efekcie którego Polska nie straci na tym budżecie, tylko otrzymamy to, co chcemy. Tylko że ja nie wiem, czy my wiemy, co chcemy uzyskać. A jak człowiek nie wie, co chce uzyskać, to najczęściej tego nie uzyskuje. A co chce uzyskać Nowoczesna w koalicji z Platformą Obywatelską do wyborów samorządowych? Kolejni kandydaci w miastach mają zostać przedstawieni w sobotę, między innymi prezentacja kandydatury Jarosława Wałęsy na prezydenta Gdańska. Takie informacje się pojawiają. Ten deal wydaje się być na razie przynajmniej dobrze funkcjonujący, ale pytanie, co chce uzyskać Nowoczesna na tej koalicji? No tutaj akurat odpowiedź na to pytanie dla nas Nowoczesnej jest doskonale znana. My dokładnie wiemy, co chcemy na koalicji z Platformą Obywatelską uzyskać. Jesteśmy partią niewielką, partią liberalną, partią o bardzo wyrazistym... 4% w ostatnim sondażu, counterpart. No tak, ale 7 z kawałkiem, kiedy były wybory i kiedy wchodziliśmy do Sejmu. Jesteśmy partią bardzo wyrazistą liberalnie, partią, która opowiada się za modernizacją w Polsce, modernizacją społeczną, a więc liberalną światopoglądową, modernizacją gospodarczą, za szybszym rozwojem, który został przez ostatnie 3 lata zatrzymany. I wchodząc w koalicję z Platformą Obywatelską, chcemy dynamizować Platformę, żeby w takim kierunku zmierzać, bo Platforma jest bardziej centrowa, bardziej zachowawcza, dojrzalsza, jest na tym rynku politycznym znacznie dłużej. Także my jesteśmy trochę takim elementem dynamizującym całą tę koalicję. I to, co chcemy osiągnąć w tej koalicji, to jest to, żeby kandydaci Nowoczesnej na prezydentów i wiceprezydentów miast, bo mamy zdecydowanie więcej kandydatów na wiceprezydentów, współrządzili w miastach, żeby mieli wpływ na bardzo istotne obszary. W Gdańsku, który pan przywołał, negocjacje zakończyły się tym, że poprzemy kandydata Koalicji Obywatelskiej, który zostanie jutro przedstawiony, ale bardzo nam zależy na tym, żeby mieć wpływ na politykę miejską dotyczącą przestrzeni i współrządzić Gdańskiem tak, żeby to miasto się zmieniało, bo miasta muszą się zmieniać, nawet po tych wielu latach dobrego rozwoju. Panie ministrze, bo to jest trochę tak mówić, że mamy wielu kandydatów na wiceprezydentów w poszczególnych miastach. Sam pan wie, panie ministrze, że też tak jak w przypadku Warszawy, jeden podpis prezydenta, no i po wiceprezydencie. No tak, ale pytanie, czy opłaca się komuś przekreślać porozumienie koalicyjne, które w tej chwili zostało zawarte już w skali całego kraju, które jest takim puzzle. Bo tak, z punktu widzenia Nowoczesnej wybór był bardzo prosty. Albo startujemy sami, wiedząc, że jesteśmy partią liberalną, partią, która jest stosunkowo niewielka, ale której miejsce nie jest w Muzeum Polskiej Polityki, ale może być w awangardzie. Albo startujemy w większej koalicji, gdzie mamy zagwarantowany większy udział w zarządzaniu miastami, na czym nam zależy, bo partie przecież powstają po to, żeby zmieniać Polskę na lepsze. Przynajmniej ja mam taką wizję polityki, że po to robimy. Więc kalkulując te dwie rzeczy i kalkulując, jakie mamy osoby, jak dobrze przygotowane osoby mamy do tego, żeby zarządzały miastami, podjęliśmy taką decyzję. Myślę, że ona jest rozsądna. I właśnie też takich decyzji oczekiwałbym od innych członków polskiego rządu, żeby rozmawiając z Unią Europejską, podejmowali decyzje nie tylko w interesie swoim, ale w interesie kraju, którym rządzą. Panie ministrze, musimy postawić niestety kropkę, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. Paweł Rabiej, Nowoczesna, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie ministrze, raz jeszcze za rozmowę, za wizytę w naszym studiu. Życzę dobrego dnia. Przed nami, drodzy państwo, krótka przerwa, wrócimy jednak do państwa tuż po niej, zatem zachęcam do pozostania z porannym programem telewizji w Polsce.pl.